Muzyka jazzowa zagrana na flecie? Czemu nie? Choć jest to rzadkie zjawisko na polskiej scenie muzycznej, możemy poszczycić się znakomitym jazzmenem grającym na flecie sopranowym i altowym. 14 listopada w Jazz Clubie pod Filarami dał koncert Krzysztof Popek wraz ze swoim kwintetem. Najlepszy polski flecista jazzowy, który był prekursorem w latach 80. takiego ruchu, który się nazywał Young Power, czyli bardzo nowy powiew w polskim jazzie. To, co paręnaście lat później przyniosła scena jazzowa. Od kilku lat Krzysztof Popek prowadzi również własną wytwórnię płytową, zaprasza amerykańskich muzyków, nagrywa z nimi płyty. Tym razem do swojego składu zaprosił znakomitego pianistę Pawła Kaczmarczyka i młodszych kolegów. A muzyka będzie bardzo jazzowa, bardzo mainstreamowa i bardzo fletowa. Żałuję, ale niewielu flecistów decyduje się na granie takie konsekwentne, ale muszę powiedzieć, że tak jest. To jest taki trend, na świecie też tak jest, a już flecistów altowych w ogóle nie ma. Takich zdecydowanych, zdeklarowanych. Natomiast no, gramy akustyczną, taką bardzo, staramy się taką bardzo bajkową, wyciszoną, nastrojową muzykę grać. I myślę, że to w tych czasach, na te czasy, to jest całkiem niezła alternatywa. Współpracuję z muzykami dorosłymi, że tak powiem. I inaczej mówiąc, mam taki International Quintet i to jest jak gdyby moja główna działalność, ale z ogromną przyjemnością co jakiś czas wyruszamy w trasę właśnie właśnie w tym zespole, czyli ludzie młodzi, bardzo wrażliwi i tacy właśnie wyselekcjonowani, rzeczywiście wyjątkowo uzdolnieni i staram się właśnie jak gdyby pokazywać właśnie te postacie. No, perkusista ma 20 lat. Studentem jest wyjątkowo zdolny, no ale pianista Paweł Kaczmarczyk to już ukształtowana osobowość, postać młoda, ale jako muzyk wyjątkowo dojrzała i bardzo wrażliwa i tak dalej. Andrzej Zielak na kontrabasie jest kontrabasistą już ukształtowanym pomimo młodego wieku, prawda? A Przemek Floczek, saksofonista tenorowy, jest dojrzałym, można powiedzieć, światowym muzykiem. W związku z tym to jest to niezwykła przyjemność co jakiś czas spotkać się z, no właśnie, z tak zwaną młodzieżą i mieć przyjemność współpracy z nimi. Krzysztof Popek jest kompozytorem, aranżerem oraz liderem wielu innych formacji. Najbardziej znacząca to Young Power, która zyskała niezwykły rozgłos i popularność. Krzysztof Popek koncertuje i nagrywa płyty z najwybitniejszymi muzykami światowymi.